Panie starosto, czy pańskie służbowe auto zaparkowane przed Oświęcimskim Centrum Kultury stało na miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych, czy nie? Może powiedzmy społeczeństwu całą prawdę. W dniu, w którym miało miejsce to zdarzenie, przyjechałem pod Oświęcimskie Centrum Kultury w towarzystwie kierowcy wprost z konferencji FEMK-u. Wysiadłem w miejscu, w którym nie obowiązywał żaden zakaz zatrzymywania się i udałem się do Oświęcimskiego Centrum Kultury, podczas gdy kierowca pojechał gdzieś zaparkować. I zaparkował w miejscu, które Państwo znacie. Następnego dnia dowiedziałem się, że mój kierowca zaparkował samochód w miejscu dla niepełnosprawnych. Troszeczkę się tym oburzyłem. Uznałem, że jest to coś niedopuszczalnego, ponieważ ci ludzie powinni być objęci szczególną ochroną i nakazałem mu udać się na komendę policji i wyjaśnić sprawę. Sam jako kierownik jednostki, która jest właścicielem samochodu, postanowiłem wszcząć postępowanie wyjaśniające. Czy kierowca udał się na komendę policji i wyjaśnił sprawę? Tak. Kierowca udał się na komendę policji. Tam też zgłosił się, co można łatwo sprawdzić, u dyżurnego i poszedł wyjaśniać sprawy. Ale jeszcze w piątek policja nie potwierdzała, że kierowca złożył wyjaśnienia. Powtarzam, kierowca udał się na komendę policji, to można sprawdzić. Ja nie wiem, co potwierdza policja, o tym będziemy mówić za chwilę. Więc postanowiłem również sam wyjaśnić zdarzenie. Poczułem odpowiedzialność za to, gdzie mój samochód, przepraszam, w cudzysłowie mój, bo to jest samochód służbowy, którym ja się poruszam, parkuje. I w trakcie analizy tego zdarzenia doszedłem do wniosku, że rzeczywiście w tym dniu warunki były niezwykle trudne. Parking był zasypany śniegiem i kierowca, tłumacząc mi się, powiedział, że nie zauważył, że to jest miejsce dla niepełnosprawnych. Proszę Państwa, tak wyglądało to miejsce w tym dniu, w którym ten samochód był zaparkowany. A nawet gorzej, bo było ciemno, natomiast jest znak pionowy, który widać raczej wyraźnie. Więc ten znak zbliżmy. Ten znak tak wygląda, który tam jest umieszczony. Czy oznakowanie jest, zdanie pana starosty, niewłaściwe? Ja uważałem, że powinienem przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, ponieważ zawsze każda konsekwencja musi być podparta literą prawa. Widząc ten znak, uznałem, że to jest znak, którego ja nie znam. Nie ma takiego znaku w prawie o ruchu drogowym. Chodzi o serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Powtarzam, takiego znaku ustawodawca w polskim prawie o ruchu drogowym nie zamieścił. Więc dla mnie ten znak nie mógłby być podstawą do ukarania kierowcy. Więc zacząłem dalej szukać. Polskie prawo o ruchu drogowym przewiduje taki oto znak z tabliczką, która winna być umieszczona bezpośrednio pod nim. Jest dopisek, że ten znak może stać z prawej strony miejsca do parkowania dla inwalidów, z lewej lub w przypadku większej ilości miejsc między nimi. W takim razie musi być jeszcze informacja, o które miejsca chodzi i powinna być koperta, czyli oznakowanie poziome, żeby kierowca parkujący nie miał żadnych wątpliwości. Wobec tego ja zawiesiłem postępowanie wobec kierowcy, czekając na ustosunkowanie się policji. Bo proszę Państwa, jeżeli to miejsce jest źle oznakowane i przyjedzie kierowca, który jest właściwie wyuczony, zdał świeżo egzamin, to on na tym miejscu też zaparkuje. Więc ja chciałem przeprosić wszystkich inwalidów za to, co się stało. Ale chcę przy okazji chronić, żeby kierowca, który będzie dobrze wyuczony, tego znaku nie ignorował, bo jest jeszcze jedno pytanie. Czy jest ktoś, kto już zapłacił w tym miejscu mandat i czy na pewno słusznie? To też będziemy musieli wyjaśnić. Panie starosto, ten znak stoi tam, podejrzewam, że już od dawna. Dlaczego ta interwencja ma miejsce dopiero teraz? Spodziewałbym się, że urzędnicy oświęcimscy będą reagowali, jeżeli założymy, że ten znak jest źle oznakowany, że jest niewłaściwy. Czemu dopiero teraz? A jest pytanie, dlaczego operator kamery, który ma też prawo jazdy, nie zauważył, że znak jest niewłaściwy? Podobno dyżurny Straży Miejskiej, który tam przebywa często, poinformował policję,
powinien wiedzieć, że dotyczy miejsca źle oznakowanego. Natomiast nie wypowiadam się, czy była podstawa do interwencji. Ale może i dobrze, że była. Musimy to po prostu wszystko na spokojnie wyjaśnić. Powtarzam jeszcze raz. Przepraszam inwalidów, którzy być może czuli się rozczarowani tym, że ktoś zajął ich miejsce. Takie przypadki w trudnych warunkach pogodowych mogą się zdarzyć, ale to nie znaczy, że możemy dopuścić do dwuznaczności w przepisach prawa o ruchu drogowym. Te miejsca muszą być jasno, jednoznacznie oznakowane. Policja wypisała wezwanie. Ja dowiedziałem się dzisiaj o tym rano, ponieważ kierowca mi o tym nie powiedział. Poprosiłem go dzisiaj, czy ma jakiekolwiek wezwanie. Przyniósł mi i tam o dziwo pisze, że wymierza się mandat 500 zł kierowcy tego samochodu. 500 zł i ileś tam punktów, to już jest jakaś decyzja wstępna. Dlatego to musimy wyjaśnić. I w tej chwili jest na policji jeden z moich zastępców, przedstawiciel zarządu powiatu, który tą sprawę wyjaśnia. Panie starosto, ja wrócę jeszcze raz do pytania. Ten znak tam stoi od miesięcy, a może od lat. Dlaczego oświęcimscy, w tym powiatowi urzędnicy, reagują dopiero teraz? Czy może to było tak, że wasze samochody parkowały tam już wcześniej? Ja bym w tym miejscu nie zaparkował nigdy, ponieważ uważam, że tak jak powiedziałem wcześniej, niepełnosprawni muszą mieć swoje przywileje i musimy im w tym pomagać. Natomiast to jest teren, który nie podlega zarządowi powiatu. Więc my mamy o co dbać i dbamy o swoje tereny i za nie chcemy odpowiadać. Czy zwrócicie państwo do zarządcy? Podejrzewam, że jest to Urząd Miasta o poprawę oznakowania? Panowie już to uczyniliście w swoich materiałach, które skończyły się dla mnie bardzo krzywdzącymi komentarzami. Jest takie słowo magiczne w polskim języku – przepraszam. Ja już przeprosiłem. Nie wiem, czy powinienem być ostatni, który to słowo powiedział. Czy pan starosta odnosi to ostatnie zdanie do nierzetelnych dziennikarzy, jak o sobie przeczytaliśmy? Dziękuję bardzo.